Proszę Państwa, zanim Jezus zacznie z Państwem porządować, tytułem wstępu pozwólcie Państwo na słów Pana. Z wielką przyjemnością jest to spotyka się z Państwem po raz kolejny w tej pięknej świątyni i ten piękny czas podczas porządowania, aby porządując wspólnie z Państwem oddać hołd nowo narodzonemu Jezusowi. Kolęda polska, piękna, majestatyczna, wzruszająca, pełna dostojeństwa, zajmuje wyjątkowe miejsce w historii polskiej kultury i w sercach Polaków. Jest droga każdemu Polakowi, bo kto z nas jej nie słyszał, nie nosi, nie śpiewał ze wzruszeniem przy wigilijnym stole. Kolęda jest ważna dla nas, bo jej funkcja nie ograniczała się tylko do roli pieśni religijnej, ale w pewnych okresach historycznych zdobyła sobie rangę pieśni patriotycznej, bo w czasie rozbiorów czy podczas II wojny światowej stała się symbolem polskości i pozwalała zachować polskość. Najwięksi polscy poeci tworzyli utwory o Bożym Narodzeniu, a mało jest kompozytorów, którzy by nie pisali lub nie opracowywali kolęd, żeby nie tylko najznakomitszy Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Asny, Żoną, Moniuszko. Motywy takich kolęd jak Jezus Małosienki czy Julaj Rzeńcy, Żoną zawarł nawet próg swoich stwierdzeń. Chcę Państwu przytoczyć wypowiedź kompozytora, niejakiego Jana Magdalkiewicza. Oto ona właśnie. Od tych śpiewów w kościele cwojącym zrodziło się w sercu na zawsze uwielbienie i miłowanie Boga. Całe jej piękno z tych dni dzieciństwa zabrałem z sobą w życie i przez nie nauczyłem się kochać wszystko, co polskie. Bo nigdy po polsku żadną modlitwą nie wygodnie się ponad tak, jak w kolędach. Od i cała kwintesencja polskiej kolędy. Chcę tu Państwu zaproponować kolędy warszawskie, które pracowali, proszę Państwa, ikony i symbolu Węgrzy Orkiestry Garmalińskiej, maestro pana Tadeusza Wielbusa.
zbudowany w 1792 roku. A jest to, drodzy Państwo, znaczący czas dla nas, Polaków, bo akurat właśnie był to czas rozbioru Polski.